Jak głęboko już wirus wtargnął do naszego życia, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. A do naszej dyskusji dołączył pan Mariusz Rusin, model i konferansjer. Dobry wieczór. Jak również dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mariuszu, proszę mi powiedzieć, bo jest pan konferencjerem, modelem i ja się zastanawiam, czy show business i ta branża rozrywkowa też straciła i straci na tej epidemii koronawirusa. Powiem tak, że to się już zaczęło dziać. Dostaję codziennie telefony o odwoływaniu imprez, które powinienem prowadzić, które były już zabukowane wstępnie. I codziennie takie telefony otrzymuję, że są albo eventy odwołane, albo przeniesione na maj bądź czerwiec. Wystawy, pokazy mody, to wszystko też się nie odbędzie? Teraz chodziło mi o branżę eventową, która jednak, można to śmiało powiedzieć, to jest jednak 1% PKB, więc to na pewno kryzys niedługo nastąpi. No i ma pan jakiś plan B? Co będzie pan teraz robił? Oczywiście, że mam plan B, ale akurat branża eventowa to jest moje główne źródło dochodu. I co z takimi ludźmi jak pan? Zaproponował panu ktoś jakąś pomoc albo szuka pan jakiejś pomocy? No bo wiadomo, żadnych chyba odszkodowań pan nie dostanie, prawda? Za to, że te eventy zostały odwołane. I pan został bez pracy. Ludzie z branży eventowej wystosowali petycję do rządu, którą teraz ludzie podpisują i tam są różne postulaty, których jak gdyby oczekujemy od naszego rządu. Oczekujemy wsparcia przede wszystkim. Panie mecenasie, sądzi pan, że jest możliwe takie wsparcie? Problem będzie polegał na tym, że wniosek o wsparcie złoży bardzo, bardzo dużo grup. Worek z pieniędzmi nie jest bez dna. Natomiast no ja wierzę, że jakieś rozwiązania będą rozważane w tym zakresie, bo państwa ma interes w tym, żeby obywatele prowadzili działalność gospodarczą i żeby byli aktywni. Im aktywniejsi są, tym lepiej dla budżetu, bo płacą podatki i tak dalej. Więc myślę, że jakieś sprzężenie zwrotne cały czas jest i ono musi nastąpić. Pytanie, w jakim zakresie, jakie będą możliwości i co się będzie dalej działo. Bo to jest wielkie pytanie, wielki znak zapytania. Jakie będą te straty? O jakich kwotach będzie mowa? No cóż, no musi istnieć, ja wierzę w to, że musi istnieć zaistnieć jakaś sytuacja, w której dojdzie do takich rozmów i dojdzie do sytuacji, w której jakoś te kwestie zostaną uregulowane. Natomiast no, skala wydarzeń, skala strat, skala tego, co się stanie, będzie wpływała na treść tych ewentualnych porozumień. I może być ogromna. A ja chciałam jeszcze zapytać, panie doktorze, jaki wpływ ten koronawirus i ta panika będzie miała na nasze zdrowie psychiczne? Na naszą kondycję psychiczną i czy to, no bo prawda jest taka, że dzisiaj każda rozmowa kurtuazyjna czy niekurtuazyjna, czy tak zwany nawet small talking w pracy, czyli te takie krótkie pogawędki, wszystko kręci się wokół koronawirusa. My wpadliśmy w jakąś obsesję na jego punkcie. Tak. Mało tego, w internecie wyszukujemy informacji, a tam zatrważające po prostu newsy. Tylu nie żyje, tylu zarażonych, tylu nie da się wyleczyć, koronawirus powraca. Czy to nie wpędza nas w psychozę i my po prostu podupadamy na tym zdrowiu psychicznym? No wpędza. Nawet mnie wpędza. Jak myślałem, że porozmawiamy optymistycznie o kilku błędach poznawczych, które ludzie popełniają, gdy oglądają media, a teraz jestem bardziej przestraszony, niż gdy w ogóle zaczęliśmy. Czy ja pana doktora przestraszyłam? No pewnie. O matko. No ale dobrze. Całe szczęście wiem, jak się bronić. I no dobrze, i jak się bronić? No po pierwsze wziąć pod uwagę, że popełniamy pewne błędy poznawcze. W momencie, gdy myślimy na temat tego zjawiska. Po pierwsze, ignorujemy prawdopodobieństwo. W ogóle nie bierzemy pod uwagę, że istnieje tam pewien rachunek matematyczny, który wskazuje na to, jakie grupy, w jakim tempie mogą się bardziej zarazić od pozostałych. Nie myślimy o tym. Nie, nie bierzemy pod uwagę prawdopodobieństwa. Ono jest bardzo konkretnie wyliczalne. W związku z czym doprowadzę do sytuacji, w której zaczynamy żyć narracją, podsycaną jeszcze dodatkowo przez sensacyjnie przedstawiane wiadomości, a nie faktami. A dopiero na bazie faktów powinniśmy wyciągać określone wnioski. Dodatkowo jeszcze nie bierzemy pod uwagę i negujemy pewne inne kontrprzykłady, które nie potwierdzają naszych tez. To się nazywa zafiksowanie w psychologii. Patrzymy na to, co potwierdza to, w co wierzymy. A jak jeszcze usłyszeliśmy to po raz pierwszy, to się nazywa dla odmiany pierwszeństwo, no to nadajemy temu większą wartość. A ponieważ cały czas jesteśmy, i to kolejne zniekształcenie, w tak zwanej heurystyce dostępności, czyli zwracamy uwagę na to, co najbardziej dostępne, a w telewizji w tej chwili, wszędzie i w mediach, tak jak
rozmawialiśmy, jest dostępny temat koronawirusa, to zwracamy na niego baczniej uwagę. Jest takie ciekawe powiedzenie, z którym się gdzieś spotkałem. Jeden z naukowców mówił, ciekawe, czy ludzie by o tym wiedzieli, gdyby nie było mediów. I to jest fascynujące spojrzenie na to z zupełnie innej perspektywy. I bazowanie na tym, jakie jest ryzyko i bazowanie na faktach, po to, żeby oddzielić historię, szczególnie te z naszej głowy, od tego, co się dzieje w rzeczywistości. No tak, ale ten koronawirus, nawet jeżeli nie zarazimy się nim, to może odbić się na naszych finansach. Może. I jak mamy sobie z tym poradzić? Musimy mieć określonego rodzaju plany B, C i... Ale psychologicznie, no bo wiadomo, że jak człowiek wpada w panikę, w stres i tak dalej, no to jest... nie myśli trzeźwo, nie myśli racjonalnie. Jak poradzić sobie z tym całym stresem? Nie wiem, powinniśmy zacząć medytować, uprawiać sport, co robić? To jest fajny zestaw pomysłów. Dodatkowo jeszcze powinniśmy kwestionować nasze myślenie. Jak pojawia nam się jakiegoś rodzaju koncept, na przykład dialog wewnętrzny, który mówi umrę, albo zarażę się, albo będzie źle, to możemy zacząć go kwestionować. Zadać sobie pytanie, czy to, co myślę, bazuje na faktach? Mhm. Czy ja jestem przekonany, że taki scenariusz będzie miał miejsce? Bo prawda jest taka, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, nie pod kątem epidemii, ale pod kątem samego wirusa i my nie wiemy, do czego on doprowadzi. On może doprowadzić do czegoś negatywnego, już doprowadza, ale nie wiemy też, kiedy się skończy. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale... Na razie jedyna pozytywna rzecz, do której doprowadził koronawirus, to jest czyste powietrze nad Chinami. Przykładowo, na to pewnie nie zwracamy uwagi, no bo najpierw się bronimy i boimy się o to, jakie to będzie miało negatywne implikacje dla nas. Tymczasem, gdy zaczniemy bardziej trzeźwo do tego podchodzić i bazować na faktach, to się okaże, że owszem, wirus istnieje i do tego musimy się zaadoptować, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju środki ostrożności, natomiast nie pozwólmy, żeby wirus paniki obok koronawirusa jeszcze nas atakował.